Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Jest kultura. Kultura. Bardzo szerokie pojęcie. Kultura to jest sposób bycia, sposób relacji z innymi ludźmi, sposób traktowania innych ludzi, zwracania się do nich, umiejętność przebywania wśród innych ludzi, a to wiąże się również z naszym ubiorem, tonem głosu. Chyba wiele z tych rzeczy wynosimy z domu, natomiast w większości powinniśmy się nauczyć. Co się składa na zasady savoir-vivre? No wiele czynników, począwszy od tego, że musimy zacząć od konkretnej sytuacji, bo savoir-vivre jest to umiejętność dostosowania się do konkretnego momentu w naszym życiu, do konkretnej sytuacji w ciągu dnia, bo z jednej strony możemy mówić o spotkaniach biznesowych, z drugiej o spotkaniach w gronie znajomych, przyjaciół, w trzeciej o udziale w jakichś przyjęciach typu, nie wiem, Sylwester, Andrzejki już niebawem przed nami. I tutaj będziemy to rozpatrywać w kontekście ubioru dostosowanego do konkretnej sytuacji, czyli na pewno nie byłoby dobrym pomysłem umówić się ze znajomymi na śniadanie, założyć wysokie szpilki, zrobić mocny makijaż i wieczorową fryzurę, jeszcze założyć prześwitującą bluzkę, bo to z śniadania to niespecjalnie pasuje. Mówiąc inaczej, to w ogóle nie pasuje. Coś takiego możemy zrobić właśnie na imprezę sylwestrową. Chodzi o to, żeby umieć dobrać sposób swojego bycia, ubioru, zachowania do konkretnej sytuacji. Ten ubiór jest bardzo ważny. No bardzo często słyszymy określenie, jak cię widzą, tak cię piszą, prawda? Czyli umiejętność odpowiedniego ubioru jest bardzo ważna. Jak już wspomniałem o Sylwestrze, to nie powinniśmy również zanadto w drugą stronę się kierować. Czyli jeżeli idziemy do drogiej restauracji na Sylwestra, to założenie golfu i dżinsów też nie będzie dobrym pomysłem, dlatego że będziemy przez to zwracać na siebie uwagę. Część osób pomyśli, że nam się po prostu nie chciało. Uznaliśmy, że towarzystwo innych, obecność innych nie jest dla nas na tyle ważne, żeby zadać sobie trud założyć garnitur, założyć suknię wieczorową, zrobić fryzurę i zadbać o ten wygląd odpowiedni do danego miejsca, do danej sytuacji. Jakie są podstawowe zasady, które powinny być zachowane przy stole? Tutaj moglibyśmy na to spojrzeć dwojako. Z jednej strony moglibyśmy się skupić na samym stole, czyli na estetyce tego stołu, czystości, nakryciu, udekorowaniu, sztuczkach, kwiatach, a z drugiej strony na samym naszym sposobie bycia. Na tym, w jaki sposób siedzimy przy tym stole, jak jesteśmy ubrani, jak się zachowujemy, czy wpadamy na nowoczesny pomysł wyjęcia telefonu czy tableta na stół i się nim bawimy, czy potrafimy ten czas spędzony przy stole dzielić z innymi osobami, czy potrafimy oderwać się od życia wirtualnego i rozmawiać z innymi po prostu. Właśnie, teraz większość ludzi raczej stawia obok siebie telefon, smartfon lub tableta, ale to już jest taka inna sytuacja niż dawniej. Dawniej ludzie siedzieli razem, a teraz jest to już troszkę inaczej. Co pan o tym myśli? Myślę, że to zależy od każdego z nas osobiście, od naszego domu, bo w nim powinniśmy zaczynać tą kulturę. W nim powinniśmy wpajać naszym znajomym, dzieciom, rodzeństwo to, w jaki sposób można wykorzystać czas. Czyli jeżeli w domu wprowadzimy zasadę, że nie wolno korzystać z telefonu, nie wolno przeglądać gazety, nie wolno oglądać telewizji w czasie posiłków, to młodsze pokolenie, nasze dzieci, nie będą tego robiły później. W większości z nich nie będą tego robili w życiu swoim codziennym. Podobnie jest w życiu zawodowym. Ci z nas, którym zależy na pracy, w sytuacji, gdy spotykamy się z naszymi przełożonymi, z naszymi kontrahentami, jednak wtedy potrafimy telefon wyłączyć, wyciszyć dźwięki, wyłączyć wibracje i jeżeli wiemy, że nasze spotkanie ma przynieść nam konkretny zysk, to wtedy się potrafimy do tego zastosować, czyli dla części z nas potrzebny jest dodatkowy impuls. Taka motywacja. Dokładnie, no mamy chęć zysku, chęć osiągnięcia konkretnego celu, wtedy się dostosowujemy. Natomiast ci, którzy mają te zasady wpojone od małego, nie muszą o tym myśleć, dla nich jest to naturalne. Oni tak robią po prostu na co dzień.
Jakie zachowania przy stole są właśnie nietaktowne? O jednym z nich już mówiliśmy, czyli używanie telefonu, tableta, komputera, prowadzenie głośnych rozmów. Jeżeli już z jakiegoś powodu mamy ten telefon przy sobie, bo poczekamy na ważny telefon, to w momencie, gdy nam dzwoni, powinniśmy odejść od stołu i postarać się możliwie szybko zakończyć rozmowę. Na pewno nie jest dobrym pomysłem prowadzenie długich pogawędek przy stole i zmuszanie innych, żeby byli świadkami naszych rozmów. Czasem prywatnych, czasem służbowych, ale to są nasze rozmowy i innych uczestników danego spotkania, obiadu, kolacji raczej to nie będzie interesowało. Kolejną rzeczą jest to, z czym na szczęście coraz rzadziej się spotkamy, czyli różnego rodzaju siorbanie, mlaskanie przy jedzeniu, no to na ogół odbiera apetyt innym. Głośne mieszanie kawy, herbaty, zostawianie łyżeczki w szklance w czasie picia herbaty. No to już są sytuacje, które pamiętamy z komedii polskich, nie tylko polskich zresztą, ale nadal się powtarzają niestety. Czy ludzie chcą poznawać i przestrzegać te zasady, które panują przy stole? Wydaje mi się, że poznawać na pewno chcą, natomiast czy chcą przestrzegać, to już jest bardzo indywidualne i zależy od konkretnych osób. Wydaje mi się, że takim kluczowym momentem jest to, że każdy z nas musi sobie uświadomić, czy jest to dla niego ważne, czy nam osobiście zależy na tym, ażeby przestrzegać te zasady, bo tak długo jak nie będziemy przekonani, że one są ważne, nie będzie nam zależało na ich przestrzeganiu. Czy małe dzieci powinny być uczone zasad savoir-vivre od początku? Powiem tak, przytoczę przykład z własnego życia. Gdy mój syn miał jakieś 4-5 lat i zaczął swoją edukację w przedszkolu, pewnego dnia usłyszeliśmy informację od pani przedszkolanki, że po obiedzie dzieci dostawały kawę. Kawa była podawana w brązowych, duraleksowych szklankach. Była to oczywiście kawa zbożowa z mlekiem. Mój syn ze zdziwioną miną na panią popatrzył i powiedział: ja tego nie będę pił. Tata w domu kawę podaje zawsze w białej filiżance. I wydaje mi się, że to jest taki bardzo dobry, naoczny, z życia wzięty przykład, gdzie to, co dzieci widzą jako małe w domu, to później im się wydaje naturalne, czyli później nie muszą się dodatkowo tego uczyć. To tak troszkę podobnie jak, nie wiem, dzieci, które mają rodziców pochodzących z różnych krajów, mówiących w różnych językach. To wtedy te języki są dla nich jednym językiem i wynoszą w pakiecie z domu rodzinnego znajomość kilku języków jako języki ojczyste, ich własne. I to im bardzo pomaga w życiu, tak samo jak ta kultura. Jeżeli wprowadzimy zasady, że to przynajmniej kolację jemy wspólnie z dziećmi przy stole, że te dzieci pomagają w nakrywaniu tego stołu, umieją odpowiednie sztuce położyć z odpowiedniej strony talerza, szklankę, sam talerz, siadamy wszyscy wspólnie i wstajemy od stołu dopiero wówczas, gdy wszyscy zjemy posiłek, to jest to swego rodzaju celebrowanie tego posiłku i kształtuje tą kulturę bycia razem i spożywania posiłku. Co ludziom sprawia największą trudność w przyswojeniu takich zasad? Myślę, że tutaj trudność sprawiają nam na ogół rzeczy nowe. Te, których dotychczas nie znaliśmy, te, o których może nawet czasem słyszeliśmy, albo widzieliśmy stosowanie ich na filmach w telewizji, ale w życiu nigdy nie stosowaliśmy. Jeżeli czegoś nie znaliśmy, nie stosowaliśmy, to nauczenie się, czy uzyskanie informacji o tym, jak to powinno być, wymaga czasu, żeby to przełożyć na życie codzienne, żeby zacząć to stosować. Musimy uwierzyć, że to ma sens. Wielu z nas musi zobaczyć korzyści z tego płynące. Musimy zobaczyć, zauważyć, że jeżeli jesteśmy uprzejmi dla innych, jeżeli jesteśmy mili, pomocni, to ci inni się nam chociażby samym uśmiechem, ale za to odwdzięczają, to wtedy widzimy sens tego zachowania. Wtedy jest to dla nas dużo bardziej motywujące. Ale musimy zrobić ten pierwszy krok i od czegoś zacząć. Co pan sądzi właśnie o tej trudności przyswojenia sobie tych zasad? Czy rzeczywiście to jest takie trudne, czy może ludzie po prostu nie za bardzo chcą spróbować? Właśnie chyba problem polega na tym, że wielu z nas nie widzi sensu w uczeniu się nowych rzeczy. Uważamy, że komputer i świat wirtualny nam zastąpi codzienność. Po co się uczyć zachowania przy stole, jak większość czasu ze znajomymi spędzamy siedząc przed laptopem, tabletem lub telefonem. Jeżeli te spotkania w realnym życiu są coraz rzadsze, to dużo z nas wychodzi z założenia, że przecież mnie to nie jest potrzebne.
no bo ja i tak tego w życiu nie wykorzystam. Natomiast problem się pojawia wtedy, jak zaczynamy pracować. Zaczynamy pracować w zawodzie, gdzie wiele kontraktów się podpisuje w restauracji, w hotelu, przy stole czy w kawiarni, a nie w biurze. I wtedy jest problem. Widzimy kelnera, który przychodzi z butelką wina i stoi i nam pokazuje, zamiast lać to wino. I my nie wiemy, jak się zachować. Dlatego muszę przyznać, że coraz popularniejszą sytuacją jest to, że otrzymujemy telefony od często dużych polskich firm, które rozpoczynają współpracę z zagranicznymi kontrahentami i chcą, żeby przeszkolić ich kadrę kierowniczą, menedżerską z zakresu zachowania się przy stole, z zakresu serwisu wina, z zakresu doboru wina do potraw, bo oni nie wiedzą nic na ten temat. Tak, ludzie dopiero wychodząc właśnie z tego świata wirtualnego widzą, ile nie wiedzą tak naprawdę i że takie proste sytuacje są dla nich trudne. Nie wiedzą, jak się zachować, co zrobić i takie sytuacje powinny być zmieniane na pewno. Odnośnie prostych sytuacji, to jeszcze tak sobie teraz przypomniałem temat spożywania jednego z owoców. Niezależnie, czy to jest przyjęcie weselne, sylwester, jakaś impreza rodzinna, mamy takie owoce jak banany, prawda? I kto najczęściej jada banany na przyjęciach? Albo małe dzieci, albo starsze osoby, bo większość osób w wieku, nie wiem, między 15 a 50 lat będzie się wstydziła, nie będzie wiedziała, jak to zrobić. A jest to bardzo proste. Wystarczy sobie tego banana położyć na talerz, wziąć nóż i widelec, przeciąć skórkę, rozchylić i najnormalniej w świecie, tak jak wiele innych potraw, zjeść nożem i widelcem. I tu nie ma żadnej filozofii, nie będzie żadnej niezręczności, która mogłaby się pojawić, gdybyśmy nie używali sztuczców do spożywania tego owocu. Czy w dzisiejszych czasach savoir vivre jest ważny? Myślę, że na to pytanie odpowiedź jest jedna. W każdych czasach savoir vivre jest ważny. Jeżeli nie chcemy żyć na bezludnej wyspie, sami ze sobą, a chcemy żyć wśród ludzi, to ten savoir vivre jest ważny. A w dzisiejszych czasach może bardziej niż kiedyś, dlatego że coraz mniej osób o nim wie, słyszy, stosuje go. Coraz mniej osób jest nauczonych, nie wiem, chociażby przepuścić kobietę w drzwiach, otworzyć te drzwi, podać jej płaszcz, czy w jakiś sposób pomóc innym osobom. A to przecież na tym powinno między innymi życie polegać, żeby poza pracą i codziennymi obowiązkami również móc robić jakieś drobne uczynki, które sprawią przyjemność innym. Jakie zmiany można zauważyć na przestrzeni lat w savoir vivre? No myślę, że te zmiany są w dużej mierze związane z rozwojem techniki, mediów elektronicznych. Już kilka razy o tym wspominaliśmy, czyli te wszelkiego rodzaju telefony, tablety, komputery, które nam towarzyszą. To jest pierwsze. Drugie, no można by poruszyć temat walki, przynajmniej w części państw, o tak zwane równouprawnienie. I my jako Polacy jadąc za granicę, nie wiem, pani jest kobietą, jeżeli pani by pojechała do Niemiec z ciężkim plecakiem i liczyła na to, że na dworcu ktoś pomoże pani wstawić ten plecak, nie wiem, do bagażnika autokaru, do pociągu, to na 99% by pani się przeliczyła. To niestety, wszystko powinno mieć swój umiar. Równouprawnienie okej, ale jeżeli to pójdzie zbyt daleko, to później wiele kobiet żałuje, że to nie o to walka była. Nie taki miał być efekt końcowy tej walki. W dzisiejszych czasach ludzie często jedzą i piją w biegu. Co pan o tym myśli? Trudno mi troszkę się do tego tematu odnieść, bo sam tego staram się prawie nigdy nie robić. Jeśli chodzi o jedzenie czy picie, nie wiem, czy ma pani na myśli kawę czy coś innego, mocniejszego, to zawsze zupełnie inaczej smakuje, jeżeli się odbywa w towarzystwie innych osób. Ja w czasie jedzenia lubię porozmawiać, lubię usiąść, chwilę odpocząć i nawet jak pani mówi o jedzeniu w biegu, to wolałbym kupić się jedzenie i usiąść na ławce w parku je zjeść, ale żeby to było w czymś towarzystwie, żeby to było z kimś, a nie samemu, bo wydaje mi się, że samemu jedzenie po prostu nie smakuje. I to chyba tylko w ekstremalnej sytuacji, jeżeli bym miał do wyboru albo jem sam, albo za chwilę rozboli mnie głowa, bo już tak długo nie jadłem, no to bym zjadł, ale w innym przypadku to jedzenie to ma być przyjemność. Podobnie z piciem. To powinniśmy robić dla przyjemności, ale oczywiście również dla zdrowia. Pewnie ci, co się zajmują medycyną, by nam powiedzieli, że jedzenie w biegu nie sprzyja zdrowiu. Sam bieg pewnie tak. No tak, ale jednak powinniśmy usiąść i zjeść spokojnie i najlepiej z kimś.
Jeśli chodzi o płeć, czy zauważył pan jakąś przewagę zainteresowania kulturą przy stole? Wydaje mi się, że chyba niestety, że większą uwagę do tego przykładają kobiety niż mężczyźni. Dlatego użyłem słowa niestety, że to faceci mają większe pole do popisania się. To faceci mają szansę przy tym stole zachować się jak dżentelmeni. Natomiast prowadząc szkolenia, gdy porusza się słowo dżentelmen, to niestety często trzeba dodać, że proszę sprawdzić w encyklopedii, co to znaczy. Bo wiele osób w wieku tak, no dajmy na to do 30-35 roku życia, niewiele już wie na temat tego słowa. To słowo było popularne i te zachowania, które towarzyszyły temu określeniu, były na porządku dziennym dla osób, które teraz mają 60, 70, 80 lat. Wówczas tak, teraz niestety coraz rzadziej. To taki jeden przykład. Siedzimy przy stole, podaje ktoś koszyk z pieczywem. Siedzielibyśmy razem przy stole, w restauracji. Przynosi kelner koszyk z pieczywem, nie ma miejsca na środku. Musi postawić albo przede mną, albo przed panią. Jak pani sądzi, przed kim powinien postawić? Przede mną? Może? Ale tylko może. Wiele osób tak by odpowiedziało jak pani. Natomiast to nie jest dobry pomysł. Powinien ten koszyk z pieczywem postawić przede mną. Dlatego, że wówczas ja będę mógł, miał okazję się wykazać. Będę mógł pani podawać to pieczywo, częstować panią tym pieczywem, a w innym przypadku, kolokwialnie mówiąc, kelner, który chciałby pani zrobić dobrze, żeby pani miała blisko i postawił przed panią koszyk z pieczywem, to wtedy pani będzie musiała usługiwać mnie, bo to ja na panią będę wołał co chwilę, bardzo panią proszę o kromeczkę chleba, bardzo panią proszę o jeszcze jedną bułeczkę i to pani mnie będzie musiała przez całą kolację podawać to pieczywo. Także to są takie rzeczy, nad którymi w pierwszej chwili się nie zastanawiamy. W pierwszej chwili może się wydawać, że faktycznie przed kobietą, bo kobieta jest ważniejsza. Natomiast w tym wypadku to nie będzie dobre rozwiązanie. Kto najczęściej bierze udział w kursach Savoir Vivre? Ile trwa taki kurs i jak bardzo takie kursy są popularne? Jeżeli chodzi o taki kurs, gdzie jest wolny nabór, gdzie terminy są zaplanowane na naszej stronie internetowej, gdzie jest podana cena dla osoby indywidualnej, która dołącza do grupy, do jakiegoś czasu są to kursy jednodniowe, 10 godzin dydaktycznych i te podstawowe zasady możemy omówić i przećwiczyć w tym czasie. Natomiast organizujemy dosyć często tak zwane zamknięte kursy Savoir Vivre. Czy to dla pracowników różnych firm, czy nauczycieli, na przykład szkół gastronomicznych, chociaż nie tylko gastronomicznych, czy hotelarskich, turystycznych, ale również dla osób prywatnych. Taka sytuacja, która mnie się teraz przypomniała i o której jak w pierwszej chwili usłyszałem, to wywołała uśmiech na mojej twarzy. To jakiś rok temu, gdy się zapisała do nas dziewczyna, która stwierdziła, że przyszła na kurs Savoir Vivre, ponieważ czekają pierwsze w jej życiu spotkanie z jej przyszłymi teściami. Nie bardzo potrafiłem zareagować, zaskoczyło mnie to, bo w Polsce nie jesteśmy jeszcze do tego przyzwyczajeni. Większość z nas będzie się zastanawiać to, w jakie sfery ona wchodzi, kto będzie jej przyszłym partnerem życiowym, czym się zajmują ci teściowie, jakie stanowiska zajmują, kim są z zawodu, czy w jakiej grupie społecznej się obracają, czy to jest jakiś lud szlachecki. Trudno powiedzieć. Natomiast później po chwili zastanowienia myślę sobie, no dobra, my jesteśmy w Polsce, ale gdyby to były Stany, to tam ludzie się wszystkiego uczą i nie ma w tym nic złego. U nas wiele osób, moglibyśmy nawet powiedzieć, że wstydziłaby się przyznać, że idzie na kurs Savoir Vivre, bo ma spotkać swoich przyszłych teściów. Tak samo jak jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, że ktoś przychodził na kurs kelnerski i na pytanie, czym się kierował przy wyborze tego kursu, w jakim celu przyszedł, czego chce się przede wszystkim nauczyć, odpowiada, że będę pracowała jako gosposia. Teraz to już jest norma. Ja uważam, że w ogóle całe życie powinniśmy się czegoś nowego uczyć. Tak długo jak mamy ochotę zdobywać nowe kwalifikacje, czy nawet może nie kwalifikacje, nowe umiejętności, uczyć się czegokolwiek innego, nowego, poznawać nowe trendy, tak długo nasze życie ma sens, bo w momencie, gdy uważamy, że już nic więcej nam nie jest potrzebne, to chyba trochę kostniejemy i nasze życie bardzo dużo na pewno na tym traci, bo przecież nie ma nic fajnego niż poznawanie innych rzeczy, niż zdobywanie nowych umiejętności. Nie wiem, są osoby, które mają 30, 40, 50 lat, uczą się dopiero jeździć na rowerze, bo nigdy nie miały okazji. I jaka jest wtedy radość, jak się nauczą? Zupełnie inna niż jeżeli się nauczy dziecko, bo dla niego to jest normalne. Koledzy umieją, to ja umiem. Natomiast mając kilkadziesiąt lat, jeżeli się bierzemy za to i nauczymy jeździć na tym rowerze, to wtedy jest dopiero przyjemność, to wtedy jest radość. Dałam radę. I tak jest z wieloma innymi rzeczami. Wracając do tej sprawy teściów, to na takim kursie Savoir Vivre dowiemy się również, jak się ubrać na takie spotkanie,
ale dowiemy się również, co kupić na prezent, co wypada, a co nie wypada. Jeżeli ona się spotka z tymi teściami, pojedzie do nich, to istnieje realne prawdopodobieństwo, że kiedyś oni przyjadą do niej. I tu będzie potrzebna kolejna wiedza. Wielu z nas nie wie, co zrobić, jak przychodzą znajomi, nawet na urodziny, i przynoszą nam prezenty. Czy powinniśmy je od razu rozpakować przy tych osobach, które nam wręczyły, czy odłożyć na bok? Jak pani myśli? Miałam niedawno urodziny. Otworzyliśmy później, ale nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Właśnie jak to jest? No właśnie, tutaj wielu z nas nie ma wiedzy na ten temat, wielu z nas się nad tym nie zastanawia. Jeżeli się zastanawia, to chodzą nam po głowie różne pomysły, różne uzasadnienia. Jedni uważają, że trochę nie pasuje otwierać, bo będziemy wtedy porównywać do innych, bo w tym momencie mogą wejść inni goście i zobaczyć, że ten kolega nam kupił książkę, tamten płytę, a inna osoba szalik, a może poduszkę w kształcie serca. I czy my będziemy potrafili neutralnie wypaść przy tym? Natomiast podejdźmy do tego inaczej. Prawie każdy, kto nam kupuje prezent, zadaje sobie dosyć dużo trudu, żeby wybrać odpowiedni prezent, żeby podjąć decyzję, co nam kupić. Bo dla większości z nas jest to bardzo trudna decyzja, co koledze, koleżance, znajomemu, czy komukolwiek innemu kupić na prezent. Na ogół to przeżywamy, bo jest to dla nas ważne. I tak naprawdę każda osoba, która otrzymuje ten prezent, powinna go przy nas rozpakować i powinna pochwalić tak naprawdę ten prezent. Tak naprawdę to nie ma znaczenia aż tak dużego, czy on jest praktyczny, czy on jest nam potrzebny. Bo w prezentach nie o to chodzi, że one mają być potrzebne. One mają nam sprawiać przyjemność. Natomiast jeżeli je poodkładamy gdzieś na bok, część z nich będzie nieopisanych, to później nawet często trudno nam przypomnieć sobie, kto w takim opakowaniu przyniósł prezent, a ten ktoś sobie dał mnóstwo trudu, żeby wybrać dla nas ten prezent. Także pamiętajmy, otwieramy prezenty i chwalimy, dziękujemy, uśmiechamy się, niezależnie co tam jest w tym pudełku. Proszę opowiedzieć kilka ciekawostek albo wymienić jakieś zasady, które panują przy piciu kawy czy właśnie wina. To może zacznę od tematu wina, dlatego że wino bardzo często albo coraz częściej towarzyszy nam przy spożywaniu obiadu, kolacji i jest troszkę mitów do obalenia. Jednym z nich jest kwestia otwierania czerwonego wina na godzinę lub dwie przed posiłkiem po to, ażeby poddychało, ażeby się napowietrzyło. Natomiast ja powiem szczerze, samo otwarcie wina nic nam nie da, dlatego że wówczas wino ma kontakt z powietrzem tylko na średnicy kilkunastu milimetrów, czyli średnicy szyjki. Jeżeli rzeczywiście dysponujemy winem, które dojrzewało w beczce, które ma przynajmniej kilka lat, jest ciężkie, wysokiej jakości, dojrzałe i potrzebuje tego napowietrzenia, to musimy to wino przelać do karafki. W czasie przelewania już będzie się napowietrzało, natomiast później w karafce ta powierzchnia kontaktu z wina z tlenem będzie dużo większa. Czyli nie otwieramy po prostu wina, a otwieramy je i przelewamy do karafki. Wówczas tak naprawdę wystarczy 10-15 minut i wino jest napowietrzone. Innym tematem jest kwestia tego, ile wina nalewamy do kieliszka, bo w różnych podręcznikach, w różnych materiałach, zwłaszcza z tych przed lat, często możemy wyczytać białego wina 1/3 kieliszka, czerwonego wina 2/3 kieliszka. Natomiast to miało sens dawno, dawno temu, za tak zwanych czasów orbisowskich, gdzie mieliśmy dwa wzory kieliszków konkretnej pojemności i wtedy to w miarę się zgadzało. Natomiast teraz mamy tak dużo różnorodnych kształtów kieliszków, tak dużo pojemności kieliszków, że stosujemy inną zasadę. Jeżeli dysponujemy profesjonalnymi kieliszkami, to nalewamy wina do najszerszego punktu w kieliszku. Przy białym winie najczęściej będzie to tak między 80 a 120 ml. Przy czerwonym może między 120 a 150, 180 ml. Tutaj warto pamiętać o tym, że zwłaszcza białego czy różowego wina, każdego, które podajemy jako schłodzone, bezpieczniej nalać za mało niż za dużo, bo temperatura podawania wina jest bardzo ważną. Najczęstsze skargi na wino, reklamacje w restauracjach, zwroty są związane z nieodpowiednią temperaturą podania wina. Jeżeli ktoś będzie dużo rozmawiał, będzie powoli to wino białe pił, to w momencie, gdy będzie kończył kieliszek, to wino już będzie na tyle ciepłe, że nie będzie smakowało dobrze, że będzie bardzo mocno wyczuwalny alkohol i wystawi mu negatywną opinię. Jak już wspomniałem o temperaturze, to poruszmy jeszcze określenie temperatura pokojowa, bo bardzo często słyszymy, że czerwone wino podajemy w temperaturze pokojowej. Ale na pytanie, co to jest temperatura pokojowa, to jaka pierwsza myśl przychodzi do głowy? Dla wielu osób temperatura, jaka w danym pokoju panuje w danym
momencie. I niestety mamy lato, gorący dzień, dużą szklaną witrynę w restauracji, niekoniecznie sprawną klimatyzację. W środku mamy 35 stopni i kelner nam podaje czerwone wino w temperaturze 35 stopni, bo to jest jego temperatura w jego pokoju, w jego restauracji. Jest przekonany, że wszystko jest okej. Okay. Natomiast w takiej temperaturze latem, no to już powolutku zupa będzie dobrze smakowała. Pod pojęciem temperatury pokojowej rozumiemy taki przedział między 16 a 18 stopni. To pojęcie się wzięło dawno, dawno temu, gdzie domy, dwory, zameczki ogrzewano kominkami i tam w zimie temperatura pokojowa w pokojach sypialnych na ogół się wahała właśnie między 16 a 18 stopni. W zasadzie nie ma takich win, dla których zalecałoby się temperaturę serwowania wyższą niż 18-19 stopni. To jest taka skrajna, maksymalna temperatura serwowania wina. To może jeszcze odnosząc się do kwestii estetyki picia wina, powiedzmy sobie, że kieliszka nigdy nie powinniśmy dotykać do czaszy. Z kilku powodów. Często usłyszymy, bo ogrzewamy kieliszek, ogrzewamy wino. Tak, ale drugim bardzo ważnym również czynnikiem jest kwestia estetyczna. Każdy z nas zostawi ślady na tym kieliszku. Będą odciski palców, będzie krem do rąk, którego używaliśmy, czasem jakaś kropla potu czy resztka posiłku, który wcześniej spożywaliśmy. Dlatego jeżeli jesteśmy gośćmi w restauracji, trzymajmy kieliszek wyłącznie za nóżkę. Jeżeli obserwujemy ludzi, którzy zawodowo się zajmują winem, tak zwanych sommelierów, którzy serwują nam wino w restauracji, to bardzo często oni będą trzymali kieliszek za stopkę. To jest jeden z bardziej profesjonalnych uchwytów, który pozwala nam, że tak powiem, pobujać fajnie winem w kieliszku, żeby je napowietrzyć, żeby uwolnić jego aromaty. Ale to jest umiejętność, której my na co dzień nie musimy potrafić. Natomiast pamiętajmy, nie trzymamy za czaszę kieliszka nigdy. Jeśli chodzi o kawę, no cóż, jest wiele tematów, które moglibyśmy poruszyć. Jeden z nich to łyżeczka. Co z nią zrobić? Mieszamy. Ci, co słodzą, chociaż na szczęście już coraz mniej ludzi słodzi kawę, po zamieszaniu. Oblizać, nie oblizać? No oczywiście nie oblizać. Gdzie ją odłożyć? Czy położyć w całości na talerzyku, to może tam spłynie kropla tej kawy? Czy położyć na stole, czy może oprzeć częściowo o talerzyk? Odkładamy na talerzyk u góry filiżanki, czyli nad filiżanką i ona sobie tam spokojnie leży do końca picia kawy. Jeżeli położymy na stole, no to przecież ubrudzimy ten stół lub obrus. Nie siedzi się fajnie i nie smakuje kawa tak dobrze, jeżeli ją pijemy przy brudnym, uplamionym obrusie. Jeżeli oprzemy o filiżankę, też parę kropel teoretycznie może spłynąć. Uważajmy, słodząc kawę, jeżeli korzystamy z cukierniczki, żeby tej łyżeczki nie zamoczyć w kawie lub nie trzymać jej zbyt długo nad kawą. Bo my sobie z tego często nie zdajemy sprawy, ale wystarczy kilka sekund potrzymać łyżeczkę, którą wyjęliśmy z cukierniczki nad kawą. Kawa paruje, bo jest gorąca i zaparowaną łyżeczkę, gdy włożymy do cukierniczki, do niej się przyklei cukier. Następna osoba, która usiądzie przy tym stole, nie będzie wiedziała, skąd ten cukier się przykleił. Nie będzie wiedziała, czy ta łyżeczka była zaparowana, czy myśmy ją przez chwilę oblizywali, prawda? Starajmy się zwracać na to uwagę, ale na to powinni również zwracać uwagę pracownicy restauracji. Za każdym razem, jak goście wstają od stołu, sprzątamy ten stół i zwracamy również uwagę na czystość łyżeczki w cukierniczce. To jest bardzo ważne. Proszę wymienić kilka błędów i zasad, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy stole. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, w pierwszej kolejności, zwłaszcza w tych czasach, wymieniłbym zupełny zakaz rozmowy przez telefon przy stole. A tak naprawdę jeszcze jedną rzecz powinienem wymienić. Wśród moich znajomych w zasadzie ostatnimi czasy się to dawno nie zdarzało, ale pewnie wśród innych ludzi się zdarza. Totalny zakaz palenia tytoniu przy stole. Czyli nawet jeżeli byśmy byli w miejscu, gdzie wolno palić, w domu, w którym się pali, czy nie wiem, w ogródku restauracyjnym, na zewnątrz, gdzie wolno palić, gdzieś na tarasie, to i tak w czasie spożywania posiłku przy stole, jeżeli ktoś chce zapalić, to wstaje od stołu i odchodzi w miejsce, gdzie nie będzie przeszkadzało nikomu innemu. Nawet jeżeli to jest miejsce dla palących, to palić przy stole możemy dopiero po obiedzie, gdzie po kolacji. Możemy w czasie, gdy pijemy kawę, drinka, kieliszek wina, ale nie w czasie spożywania posiłku. Także telefon i papierosy idą na bok. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie jedzenia, to jeżeli jesteśmy
w domu, to tą osobą, która jako pierwsza powinna rozpocząć posiłek, to jest gospodyni. Jeżeli idziemy do kogoś, do znajomych. Powiedziałem gospodyni. Oczywiście to może być gospodarz. Gospodarz, możemy przyjąć, że gospodarz nie ma płci. Jest to osoba, która nas zaprosiła i która dba o to, żebyśmy my się dobrze czuli, żebyśmy my dostali posiłek jako pierwsi. Ona ze swoim posiłkiem siada przy stole jako ostatnia, natomiast pierwsza rozpoczyna posiłek. Dopiero wtedy my, jako osoby zaproszone, również towarzyszymy jej w spożywaniu tego posiłku. Pamiętajmy o tym, żeby spożywanie posiłku i napojów odbywało się bezgłośnie, bezszelestnie. Czyli to, co już wspominaliśmy, nie siorbiemy, nie mlaskamy. Jeżeli przewidziane jest do posiłku wino, to pamiętajmy, aby to wino wyserwowane, rozlane do kieliszków zostało, zanim zostanie podana potrawa, której ma towarzyszyć to wino. Czyli najpierw otwieramy butelkę i rozlewamy do kieliszków, dopiero podajemy potrawę. Jeszcze mógłbym poruszyć taką rzecz, z którą w tych czasach się spotykamy bardzo rzadko. Tak naprawdę w czasach tak zwanych szlacheckich nie do pomyślenia było, ażeby w tych znamienitych polskich rodach na białym obrusie w czasie przyjęcia pojawiła się jakakolwiek butelka. Niezależnie, czy to by była butelka z sokiem, z winem, z whisky, z likierem, z jakimkolwiek napojem. Wszystko do stołu podawano w przelanie do karafek. Teraz dopuszcza się w wielu miejscach, idąc na ustępstwa, postawienie szklanej butelki. Natomiast nadal niewybaczalnym błędem jest ustawianie tak zwanych butelek typu PET. To nie wygląda elegancko, to nie wygląda dobrze. Ja osobiście jestem zwolennikiem również tego, żeby jeżeli nie musimy, żeby nie stawiać również na stole tych szklanych butelek. Wino przelejmy do karafki, sok przelejmy do dzbanka. Będzie to wyglądało dużo bardziej elegancko. Powinni o tym pamiętać również restauratorzy, dlatego że w niewielu miejscach pracują na tyle sumieni pracownicy, żeby każdą z tych butelek dokładnie wytrzeć, umyć. A przecież czy to jest butelka z Coca-Coli, czy to jest butelka z wina, zanim wyląduje w restauracji, przemieszcza często setki kilometrów, a czasem nawet tysiące. Przewożona jest pociągami, tirami, składowana w magazynach i jest ukurzona. Postawimy ukurzoną butelkę na białym obrusie i nagle czar pryska. Proszę wymienić takie najpopularniejsze wykroczenia, które są popełniane w domu, a wszyscy uważają, że one są poprawne. Ja osobiście staram się karcić wszystkich, którzy popełniają te wykroczenia, dlatego bardzo dużo ich nie widzę. Natomiast z jednym z synów walczę ciągle, żeby przez cały posiłek używał noża i widelca. Dzieci mają tendencję do tego, żeby na przykład mięso pokroić sobie na początku posiłku i później korzystać tylko z widelca. I w momencie, gdy mamy już niewiele posiłku na talerzu, trudno na widelec go nabrać, no to pomagają sobie po prostu paluszkami. I to nie jest fajne. Niestety, w warunkach domowych większość ludzi nie zwraca na to uwagę. Natomiast jeżeli takie dziecko przyzwyczai się do tego, że robi to w domu, to nie dziwmy się, jak będzie to robiło w restauracji, jak będzie to robiło u znajomych. Czyli zaczynamy edukację od własnego domu, od własnego podwórka. Nie chodzi o to, żeby z każdego takiego zachowania zrobić wielki problem, ale żeby tej drugiej osobie zwrócić w dyskretny sposób uwagę, żeby poprosić, żeby w tym akurat wypadku skorzystała z noża, że będzie jej łatwiej, że będzie to lepiej wyglądało, że nie będzie musiała za chwilę biec umyć rąk, a jak jest leniwa, to wycierać je o spodnie czy obrus, co niestety też możemy w domu zaobserwować, jeżeli nie będziemy tego konsekwentnie pilnować. Wydaje mi się, że w każdym domu to wygląda inaczej, w każdym zwraca się uwagę na coś innego. Natomiast innym takim czynnikiem jest to, ażeby nie pozwalać, żeby inni, zwłaszcza te dzieci, wstawały od stołu, zanim wszyscy zjedzą posiłek. Bo ten posiłek to ma być czas wspólnie spędzany, w wielu przypadkach czas dla rodziny, czas dla znajomych. Czyli to, że ktoś szybciej zjadł, to nie znaczy, że od razu ma biec oglądać bajkę, film lub zająć się czymkolwiek innym. Niech po prostu posiedzi z nami. Niech nauczy się jeść w podobnym tempie jak większość z nas i niech nauczy się również rozmawiać. Co nie jest łatwe w tych czasach. Kocioł kulturalny.